Drodzy Państwo, pogoda nam sprzyja, słoneczko nam świeci. Tutaj rady Pan Grzegorz Wlana przygotowane takie nagrody. Mamy coś słodkiego, mamy lociki, mamy napoje, ale zanim przejdziemy do tych nagród, no to najpierw nam się przedstawcie tutaj powolutku. Edytko, głośno. Ile masz, Edytka? 10. Edytka lat 10, tutaj chodzi do mnie na scenę, niedziutko. Drodzy Państwo, Edytka lat 10 zaprezentuje się nam w piosence Lady Gaga Czas, tak? Nie? Nie! Nie, nie. A chciałabyś coś tutaj zaprezentować? Jakiś wierszyk, Edytko? A to niech słyszy, mam życzenia. A powiedz mi, rodzice tutaj gdzieś są? Gdzie są rodzice? Pokaż. Rodzice niech pomagają Edytce. Jest tata. No to co? Specjalne życzenia dla taty, a gdzie jest mama? Mama nie pomacha. Gdzie jest mama, Edytki? Mama macha pod parasol. No pewnie, mama się schowała pod parasol. Dobrze, Edytko. No to co? Życzenia dla mamy i taty specjalne. Dedykacja. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i miłości. Brawo! A jak mam tata i mama na imię? Tadeusz i Barbara. Brawo dla Tadeusza i Barbary. Gratulacje od córy, od Edytki. Dobrze, kolejna nasza młoda tutaj artystka na scenie. A ty jak masz na imię? Patrycja. Patrycja lat 8. Lat 8 i co to? Zaśpiewasz nam coś? Powiesz nam wierszyk? To powiedz jakiś. No ale jakąś, nie wiem, wyliczankę. No, nie. Gorące brawa proszę Państwa na Patrycji! Głośno! No Patrycja. Nasze mamy zaprowadzić, gdzie i wszyscy będą radzić i pokazać. Super! Brawa! Brawa Patrysiu, Patrysiu, proszę bardzo, tutaj podejść do pana radnego. Pan... Dobrze, kolejna artysta. Czekaj, ja ci wezmę ten stary, bo ja każdy uzgromadził, żebyś tylko jako gwiazda na scenie. Proszę cię bardzo. Zanim przejdziemy do naszego głównego losowania. To jest nasz artysta, jak ma na imię? Kasper Dzieba. Kasper Dzieba, lat? 11. No to Kasper co? Śpiewamy, tańczymy, mówimy wiersz? Pozdrawiamy rodziców. No to pozdrawiamy. No pewnie, no najprościej pozdrowić rodziców. A gdzie rodzice? Pomachają rodzicom? A, dobrze. A, dobrze. No to... pozdrawiam rodziców najlepszego. Dobrze, najlepszego dla rodziców. Wszystkiego dobrego, ale tutaj... Tymi tutaj drogi się już nie wypisz. Koszulka Mundial 2006, jak nie dłużej kibicujesz? Nie to żadne kibicujesz. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Jedną drużynę mi proszę wymienić, słuchowo. Kto jest za jeszcze Barcelona? A kto jest za Manchesterem? O, widzę Barcelona tu króluje. No to brawo. Brawo na Barcelonę, mamy kolejną nagrodę. To jest taki szybki konkurs, gdy czekamy, takie konkursy troszeczkę będą inne już za chwilę po rozdaniu głównych nagród, nie głównym ujawę, ale to jest taka rozgrzewka naszego konkursu, kolejny zawodnik. Kamil, lat? 10. Kamil, lat 10. Kamilu, jak się nam zaprezentujesz? O, no to Kamilu, blisko, blisko, będziecie wszyscy widzieli. Rodzice są tutaj? Tak. Gdzie są rodzice? Rodzice. Jest mama. Jest mama. A mama jak ma na imię? Sylwia. Pani Sylwiu, proszę tutaj, na środeczek. Jak syn śpiewa dla mamy, to proszę się tu pokazać. Brawa dla pani Sylwii, proszę Państwa. Pani Sylwio, torebkę proszę wziąć, tak jest. Ale ja myślę, że torebka by nie zginęła. Proszę sobie usiąść w pierwszym rzędzie, bo syn specjalnie dla pani będzie śpiewał. Z podkładem czy bez podkładu? Dobrze, bez podkładu. No to słuchajcie. Kiedy ptaki kołują pod niebem, kiedy zboże pochyla wiatr, pójdę razem przy ciebie, dokąd słońce powiedzie, pójdźmy razem przy piękny ten świat. A radości będzie tyle, ile z cieszy poluga, a radości będzie tyle, ile łącha liczy traf. Jak maleńkie dwa motyle, siądźmy razem po niebie, a radości będzie tyle, ile ziół rozdaje woń. Oklaski proszę Państwa! Brawa! Talent tutaj nam się narodził. Kolejny talent, mam nadzieję, że też talent muzyczny, ma na imię... Kinga. Kinga. Kinga lat? 9. Kinga, podbijesz tutaj kolegę z siebie?
A wierszy? Rądy, no to wierszy. Chodź tutaj do słoneczka, żeby cię było ładnie widać. No to Kingo, wierszy dla wszystkich tutaj wybrany. Pomidor. Pan Pomidor z matematyczne i przeciwnie ogrodnicze. Jak pan może, panie Pomidorze? Oburzyło to fasolę, a ja panu nie pozwolę. Jak pan może, panie Pomidorze? Grok z jeleniem bardzo właśnie, że też nie jest tutaj wolności. Jak pan może, panie Pomidorze? Nie pan może, pan zabił. Jak pan może, panie Pomidorze? Rozgniewały się ważne dwa pani w trochę na użyta. Jak pan może, panie Pomidorze? Pan Pomidor wersy do Nikolu zrobił się przewoły. I z tak sprawy swojej też idzie pożyczka obrad. Brawa, proszę państwa, oklaski! Dobrze, następna uczestniczka naszego tutaj mini takiego show ma na imię Julia, ale piękne imię Julia. Gdzie Romeo? No Julia, nie uśmiechaj się do niej, pokaż, gdzie jest Romeo? Nie ma Romeo. Gdzie nie ma Romeo? No wiesz co? Julia do wzięcia, proszę państwa, czeka na Romeo. Julka, dobra, ty masz latek ile? 8. Piękne kobiety, można pytać, ile mają latek, jest dobra, wiesz, że się nie obrazisz. Co nam Julka zaśpiewasz? Nie zaśpiewam, potem wiesz. Wierszyk, nie. Chcecie piosenkę czy wierszyk? A nie, bo powiemy wiersz. Wierszyk powiemy, dobra? Brawa dla Julki! Widział, kto takiego osła, przyszła krowa. Tuż za progiem wbiła się do lewym rogiem. Foka wściekła i surowa zawołała, a to krowa. Przyszła świnia prosto z błota. Foka złości się i miota. Co też pani tu wyczynia? Tak nabocić, a to świnia. Przyszedł baran, chciał na grzędzie, wsiąść cichutko w pierwszym rzędzie. Grzęda pękła, foka wściekła, co się obie barany czekła i dodała. Różne słowa, takich nikt już nie wychowa. Trudno, wszyscy się wyroście, no i poszli sobie goście. Czy ta foka, proszę pana, była dobrze wychowana? No jak, dobrze była wychowana ta foka? Jeszcze raz mówię, słyszę, dobrze była wychowana? Nie! Julka, słyszysz, to nie mówię, bo ja nie. Słyszysz? Jeszcze raz, dobrze była wychowana? Nie! No i tak macie odpowiadać dzisiaj na wszystkie pytania, głośno. Brawa dla Julki! Oklaski! Kolejny zawodnik, ja już nie będę wstawał, bo będę w takiej pozycji zawodnikiem piłkarskim. Co to za klub, pokaż mi to. AC Milan, nie znam tego klubu. Dacie AC Milan? To pewnie, że nie znacie, bo będziecie się za Barceloną. Jak masz na imię? Dominik. Dominik, jak masz za prezentu jeszcze na scenie? Nie! Dobrze, pozdrawiam rodziców. Nie ma rodziców, ale w którym regionie mieszkasz? W którym kierunku? Ale to jest który kierunek, gdzie tam gdzieś będzie? To będzie bardziej tam chyba, co? Bo musisz w tamtym kierunku się odwrócić. Dobrze się udaca na wielką wieś, drodzy państwo? W którym kierunku? Tamty? Na pewno? No to tam musisz krzyczeć głośno, żeby poszedł twój głos. Pozdrawiam moich rodziców. Pozdrawiam moich rodziców. Ale musisz głośno, bo to przecież nie dobiegnie. Pozdrawiam swoich rodziców. Mam nadzieję, że rodzice słyszeli. Dziękujemy bardzo. Kolejna zawodniczka. Ja przypomnę, że tutaj państwo, że tutaj się wszystko takie rozdajemy, małe pomniki, pan Grzegorz Szybał. Radny z Mietarzu Rodzaja Ustawniki Najmłodszy. Kolejna uczestniczka, która ma na imię Weronika. Lat? 11. To jest która klasa Weronika? Trzecia? Już czwarta czy piąta? Ale piąta już za nami, prawda? Weroniko, powiedz mi, co zaśpiewasz, albo jakiś wierszyk powiesz, albo zgadywankę. O, a mama jest tutaj gdzieś? Mama na sali gimnastycznej. Jak mam na imię? Pani Mario, to córka tutaj wierszyk będzie mówiła za pani. Proszę słuchać uważnie. Mamo, mamo, cóż ci dam? Chcę dużo, które mam. A za wybrygu sporo i mojej niepewności chcę też mamie podarować dobrych życzeń chorym i całusów
Brawo Weroniki! Brawo Weroniczko! Tutaj mamy dziewczynkę, która ma przepiękną koszulkę, drodzy Państwo. Chodźcie bliżej, bliżej, to żeby nie spadła. Powiedzmy, co na tej koszulce jest napisane? Tutaj krajowy pan. Jesteś w stanie przeczytać? Dzień Ziemi. Co to jest Dzień Ziemi? Że świętuje. Tak jest. A co powinniśmy robić w Dniu Ziemi? Nie tylko w Dniu Ziemi. Jak powinniśmy się zachowywać? Powinniśmy dbać o środowisko, czy nie? Tak. A w jaki sposób dbamy o środowisko? Powiedz mi. Żeby się nie śmiecić. Tak jest, żeby nie śmiecić. I co, segregujemy odpady? Tak. Jak masz na imię, powiedz mi? Ania. Ania, zaśpiewasz złoże życzenia komuś? Mamie. Mamie, a mama jest gdzie? Gdzie mama? Gdzie jest mama? A jak mama ma na imię? Dorota. Pani Doroto, Ania składa życzenia. Pani Doroto, proszę pomachać, żebyśmy panią mogli zlokalizować. Jest tam pani Dorota, dobrze, no to mama słucha, Aniu. Dużo zdrowia, szczęścia i słodyczy. Ania życzy, tak? Brawo, brawo dla Ani, proszę Państwa. No i teraz mamy taką najmłodszą tutaj. Lat ile? Ile masz latek, powiedz mi? Pięć. Pięć latek, a jak masz na imię? Ola. Ola. Olu, a Olu chodzisz do przedszkola, czy jeszcze nie? A w przedszkolu śpiewasz jakieś pioseneczki? A jakie na przykład? Może nas tutaj zaśpiewać? Co, zaśpiewasz jakąś pioseneczkę? Jest tu mama gdzieś, Olu? Gdzie jest mama? Gdzie mama Oli? Mama Oli, gdzie jest mama Oli? Tam jest mama. Droga mamo, co w przedszkolu się teraz śpiewa? Bo ja już teraz z przedszkola. No co, Olu, to złożymy życzenie mamie, co? Czego mamie życzysz? I miłości, tak? Brawa, brawa dla Oli, proszę Państwa. Dziękujemy bardzo. Tutaj kolejna, chodź tutaj, najmłodszy zawodniku. Proszę Was, jaki młody freestyle on jest. Jedna skarpetka, drugi brak. Tak się teraz, proszę Państwa, chodzi. Freestyle młody. O, Norbercie, pokaż się tutaj wszystkim ładnie. Brawa dla Norberta! Jak się ładnie przedstawił. Norbert, tylko powiedz mi, gdzie zgubiłeś drugą skarpetkę? Była zmoknięta. A, ale to dzisiaj nie podały. Do kałuży w lasku. No właśnie. Dobrze, Norberciku, to co? A umiesz jakąś piosenkę zaśpiewać? No to co? Zaśpiewaj wszystkim. Daj czadu. Super, brawo! No. Czekajcie, jeszcze też rozgrzewka. To jeszcze raz, samo lato, lato, refrenie. O, pytanie. Razem z latem. Razem z rzeką. Panie sobie, a nie, nie sobie pójdź, bo to będzie śpiewał, niech sobie śpiewa. Tak. Brawa dla naszego wspaniałego uczestnika. Nagrody, drodzy Państwo, zanim przejdziemy do tych nagród w naszym memoriale, w naszym biegu, ja sobie to napiszę, zobaczę. Inne wspaniałości. Proszę mi powiedzieć, co tu mamy dobrego? No szok, ja wiem, że szok jest, ale proszę ten szok przybliżyć. Kiełbaski i szaszłyka, ale już końcówka, także proszę się poszkać. Szaszłyczek i kiełbaska, do tego mamy wspaniałą sałatkę. Sałatka to jest z czego? Sałatka jest jakby... nie z warzyw. Ja wiem, że z warzyw, ale takie to same składniki. Może tutaj pan, który miesza, się uśmiecha. To niech pan powie, bo pan się uśmiecha. Z czego ta sałatka jest? Sałatka jest ze zebrać tutaj u nas zależy. Dziewczyny wszystko przygotowały. Wszystko jest świeże, zapraszamy. Ale nie ma tu hiszpańskich ogórków.
Nie, jak widać ogórków nie ma. No to dobrze. Proszę Państwa, zapraszamy. Piłowacka pięknie pachnie, pięknie szaszłyczek. Zapraszamy. Szaszłyczki z czego są? Z jakiego mięsa? Są drobiowe, pieprzowe i ktoś bardzo chce sobie. Tak więc zachęcamy, drodzy Państwa, podejdźcie tutaj, kupujcie te szaszłyki, kiełbaskę. Pamiętajcie, że pieniądze zebrane z tych wszystkich tutaj wspaniałości będą przeznaczone na dzieciaki naszej szkoły, aby mogły się uczyć pływać. Tak więc serdecznie zapraszam. Rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Proszę. Aha, ty już masz. Proszę bardzo. Drogie panie, widzę, że tutaj fervor walki jest. Teraz tutaj sobie zajmę, a panie bo tak widzę. Chcę coś powiedzieć. Tak. Oczywiście. Proszę Państwa, zachęcamy smacznie i domowo ciasteczka, oprócz ciasteczka mamy kawę, napoje zimne, te napoje chyba dzisiaj lody się rozchodzą bardzo dobrze. Tak, lody idą jak woda. Lody idą jak woda, woda idzie jak lody, proszę Państwa. Czyli jakie z tego co mamy, mamy ciasto. Proszę taki pantelek ustawić. Jaki pani, pani co najbardziej sernika lubi? Ale proszę zwrócić uwagę, jakie każdy ciasto pięknie wygląda. I bardzo dobrze. A wy pani raczej mówiła, że przeznaczone tutaj z tego ciasta? Bardzo dobrze, jak pani na imię? Pani Monika, pani imię pytasz? O, pani Moniko, no to... No to dobrze, trzymam kciuki za panią Monikę. Mam nadzieję, że pani Monika też się nauczy pływać z swoim dzieckiem wspólnie. Chodź tutaj, pokaż mi ten dyplom pamiątkowy. Patrycja Tarza za udział w 8. memoriale ojca Zbigniewa Szałkowskiego. Patrycjo, powiedz po skrócie, jak się biegało? Chodź Patrycjo tam bliżej, zanim jeszcze rozpoczniemy premiowane miejsca. Pani też biegła? A dlaczego? Bo moje dzieci biegły. Ale była kategoria open, otwarta. Tak, ale niestety. No jak niestety? Nie mam do wnuczek. Proszę się nie martwić, później zrobimy tutaj bieg dla seniorów. I pani będzie pierwsza biegła w worku. Bo będzie bieg w workach. Chodź tutaj Patrycja. Proszę Państwa, mam Patrycję. Chodź Patrycja. Patrycja, która brała udział w memoriale. Chodź Patrycja, trochę cofnijmy się, żeby nam nie sprzęgało, żebyśmy byli dalej od głośników. Masz mikrofon. Patrycja, która klasa? Ale tak blisko mikrofonu, która? Czwarta. Czekaj, ja zobaczę, czy masz włączony, bo cię słabo słychać. Raz, raz, raz. Wszystko głośno. Raz, 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 raz. Dobra. Patrycjo, czwarta klasa, powiedz, jak się biegało? Fajnie. To była kategoria, powiedz mi, klasa czwarta, czyli bieg młodzika na 600 metrów. Tak. Ale tutaj pokaż się wszystkich. Mówisz, że fajnie się biegało, ale powiedz, ty trenowałaś coś wcześniej, czy tak z marszu przyszłaś, przybiegłaś i od razu dyplom? Tu pokazuję Państwu dyplom wspaniały, proszę zobaczyć. No jak Patrycja, trenowałaś coś wcześniej? Nic nie trenowałaś i dyplom otrzymałaś? No to dobra ty jesteś. Patrycja, no to co, co zachęcasz do kolejnego memoriału ojca Zbigniewa Szałkowskiego za rok? No to powiedz głośno i wyraźnie. Zapraszam na kolejny memoriał. Brawa proszę bardzo za Patrycji. Patrycja dyplom otrzymała. Oklaski, tutaj widzę dziewczyny dopingują.
powitajcie ich ładnie, ukłońcie się ładnie gościom. Brawo, brawo dla naszych najmłodszych, proszę Państwa. Oklaski! Proszę zwrócić uwagę, jacy przejęci są. Kujawiak, Zerówka, pani Barbara Jakubkawa, tutaj opiekuje się tymi dzieciakami. Kujawiak! Oklaski! Thank you.